Hej, cześć, witajcie, z tej strony TaxiZRT, witam was w kolejnym odcinku z Akademii SF Game. To jest już ostatni odcinek, więc mam dla was wieżę. Wieżę, słuchajcie, odblokowujemy po ukończeniu wszystkich tych poziomów lochów, to znaczy tego chyba. Dobrze mówię? Chyba tak, słuchajcie, w tych... I tutaj już odblokowuje nam się wieża wraz z odblokowaniem tego lożku, także spoko. Dobra, wieża ma 100 poziomów. Wieża ma 100 poziomów, słuchajcie, poczynając od piernika. Oczywiście możemy ją atakować poprzez tutaj wejście do wieży, atak i tak dalej. Słuchajcie, przy wieży mamy swoich pomocników, to znaczy, słuchajcie, walczymy we czwórkę. Nasz pierwszy kampan to jest barbarzyński barbar, który jest wojem, Szczwana Kunegunda, która jest zwiadowcą, ona, słuchajcie, tyle rzeczy potrafi, że to jest masakra. I czwarty nasz, trzeci nasz pomocnik, czyli Maguś Mariusz. Polecam wam serdecznie ulepszać tą klasę, jaką aktualnie jesteście. To znaczy, jak ja jestem wojem, to ja bardziej, słuchajcie, ulepszam barbarzyńskiego barbara i też mu daję swoje itemki. Słuchajcie, każdy wasz pomocnik może mieć na sobie itemki i rozdajecie im je przy pomocy właśnie albo zakupu przez gabinet magii, albo wrzucania przez WC. Ja wam może zaraz zaprezentuję, jak to mniej więcej wygląda. Przykładowo bierzemy broń dla wojownika, tak? Ocie kurdeczka. Dobra, i wrzucamy to tutaj. Pyc, wyszło, że trafiliśmy dla naszego Magusia. Broń co prawda ze szczęściem, tak? No to troszeczkę kappa, ale zawsze jest coś, tak? Więc tak staram się, słuchajcie, stopniowo ulepszać naszą wieżę. Słuchajcie, każde przejście jednego poziomu w wieży daje nam artefakt dla jednego z naszych pomocników, albo, znaczy plus złoto i plus 1% złota zdobywanego podczas wypraw z misji, czyli tutaj, słuchajcie, będą bonusy w złocie od właśnie tej wieży. Także polecam wszystkim bardzo dobrze się przygotować, rozdawać, słuchajcie, też wszystkim obywatelkom tutaj, kurczę, naszej wieży, rozdawać wszystkim po prostu itemy, tak? Tak samo jest na przykład, jak brakuje wam na przykład zbroi, kupujecie zbroję, wrzucacie ją sobie tutaj do WC-ka i następnie dajecie dla jednego z waszych ludzi, jak wam się trafi. Co jest ważne, kochani, ważne jest to, że eliksiry, które macie wy na sobie, działają również na waszych towarzyszy. To znaczy, jeśli ja mam kupiony siłę, tak, wytrzymałość i żywotność, to sprawdzajcie. Jestem sobie tutaj i działa. Siła, widzicie, premia tymczasowa, wytrzymałość. Jest i żywotność. I słuchajcie, to działa na każdej klasie, wszyscy to mają. Oczywiście, no ta siła nie przyda się Szczwanej Kunegundzie, ani tym bardziej Magowi, ale na przykład, słuchajcie, żywotność i wytrzymałość, oczywiście tak. Więc to jest kolejna taki fajny tip, który działa i który no jest bardzo przydatny w grze dalszej, to właśnie są te eliksiry. I polecam wszystkim, słuchajcie, też na nie używać je naprawdę z głową, bo na przykład, zobaczcie, jak siła nikomu nie pomoże, to maratończyka pomoże wszystkim eliksir żywotności, więc tylko jakby mamy wykluczony jeden, który przyda się tylko jednemu naszemu pomocnikowi, a mianowicie wojownikowi, tak? Barbarzyńskiemu barbarowi. Dobra, zaatakujmy sobie człowieka piernika. Pierwszy, słuchajcie, poziom, on ma 200 poziom. No jest to ogólnie spory poziom i ciężko go jest pokonać, więc no tutaj jakby też nie mam szans. Na początku, słuchajcie, spokojnie, stopniowo to się będzie ulepszać. Słuchajcie, z każdym poziomem naszym wbitym, czyli jak ja mam teraz 153, to możecie swoich towarzyszy ulepszyć do 153 poziomu. Nie więcej, jeśli macie 153, nie ulepszycie na 154. Jeśli macie 152, ulepszycie na 152 tylko do tego poziomu. Na start wszyscy, słuchajcie, mają 150 poziom. I tak dalej, i tak dalej.
No cóż, kochani, jeśli chodzi o wieżę, to chyba byłoby na tyle, bo nie ma tutaj zbyt dużo informacji, aby ją wam, kurczę, przedstawić jakoś lepiej. No i to by było na tyle. Myślę, że powiedziałem wszystko. Jeśli nie, to powiedzcie coś w komentarzach. Trzymajcie się wszyscy bardzo mocno. No i widzimy się na innych seriach. Dzięki, że byliście ze mną. To jest koniec Akademii SF Game. Trzymajcie się wszyscy bardzo mocno. Taxi ZRT, siemanko.